Cryptomasters przedstawiają... To jeszcze to mi nasuwa właśnie jedno pytanie. A propos tej odpowiedzialności, jak ty sobie radzisz właśnie ze stresem, z tym, na pewno w internecie jakiś hejt jest, bo wiadomo, jak coś komuś nie zadziała, to jest twoja wina zawsze. Pewnie część klientów tak zakłada, bo to jest natura ludzka, więc wiadomo. Z tym, że pewnie różne rzeczy na swój temat i na temat swojej firmy przeczytałeś przez te tyle lat, więc siłą rzeczy trochę tych słów padło. Przez to, że gdzieś tam jakieś niepewności też prawne były i też, nie wiem, może się tak siadało kiedyś z szklanką whisky wieczorem i się zastanawiał człowiek, czy go nie zamkną za to po prostu, że chce biznes robić, bo różnie mogło być. Jak to wszystko na twoich barkach spoczywa i żyjesz i masz się dobrze? No wiesz co, czy ja mam, nie wiem, czy ja mam dużo hejterów. Chyba nie, chyba sobie teraz właśnie biorę przez was, nie? Bo takie pytanie zadałeś. Ja też uczestniczę dużo w social mediach, bardzo jestem o to ochrzaniany przez dział marketingu, przez dział PR-owy, że niejednokrotnie nie powinienem się wypowiadać, bo jestem prezesem. Wielokrotnie niektórzy z moich prezesów, z innych moich spółek mówią: Sylwester, przecież prezes Orlenu nie wypowiada się na Facebooku. Kurde, no ale ja nie jestem po prostu takim normalnym prezesem. Ja uczestniczę, ja tworzyłem tą branżę, ja w tej branży jestem od samego początku i nieważne, czy jestem prezesem. Słowo samo prezes jest dla mnie mało znaczące. Po prostu jestem człowiekiem, tworzyłem tę branżę z różnymi ludźmi, z których też znacie. Tworzyłem Polskie Stowarzyszenie Bitcoin. Mnóstwo rzeczy, dlatego jestem. Nie mam z dużo hejtu, bo tak naprawdę staramy się szybko też rozwiązywać różne problemy. Jeżeli chodzi o stres, to jest go dużo. Wiesz co, to się odbija tak naprawdę chyba na wszystkim. Odbija się też na domu, w moim domu i tak dalej. To długie historie, wiesz. Każdy, to jest tak jak trochę z własnym domem. Myślę, że chyba państwo również i ty się zgodzisz. Wszystko na zewnątrz wygląda pięknie. A wewnątrz, jak to wewnątrz, nie? I tak to trochę jest. Każdy, kto popatrzy z zewnątrz, zobaczy piękny budynek, piękne samochody, piękne zdjęcia na wakacjach i tak dalej. No ale to są tylko zdjęcia, to jest tylko... Ale ten stres i te nerwy, to wszystko odbija się w jakimś innym miejscu i tam są pewne kumulacje. I tak jest wszędzie, nie? Tutaj może jest tego więcej, ale nie można powiedzieć tu więcej, tam u kogoś mniej. Każdy ma podobnie. Więc moje życie wygląda tak samo jak każdego innego człowieka. Jest dużo stresu właśnie z takich cholernych sytuacji, które są gdzieś tam rządzących, gdzie oni naprawdę dokładają takiej, ale ostrej oliwy do ognia. No ale trudno, no tak jest. Ja mam takiego pecha, że ja po prostu zawsze wchodziłem w tematy innowacyjne. Od samego dziecka, tak? Patrząc o to, mają historię od 15 roku życia, zawsze coś robiłem. Zawsze wchodziłem w coś, co nie było, tylko było coś, co dopiero tworzyło się. I jakby ja chyba po prostu jestem już odporniony na to wszystko, nie? Okej, okay. Czyli super. No to w takim razie świetlana przyszłość. Zobaczymy. Wszystko przed nami. Życzę wszystkiego dobrego zarówno całej branży kryptowalut, jak i tobie, BitBayowi, Liskowi. Liskowi oczywiście, nie? No nasz Lisk to nasz Lisk, nie? Dzięki bardzo, że znalazłeś czas, a znalazłeś go dużo. Nie było łatwo się spotkać, ale... Nie, to Lisk na pewno, Lisk to dużo znalazł czasu. No to dużo, no dla Polaków to na pewno dużo. Ale myślę, że mamy bardzo długi, obfity materiał. Nie wiedziałem, że jesteś aż tak gadatliwy. I super, myślę, że bardzo dużo wiedzy przekazaliśmy, także dziękuję edukacja bardzo. Naszym kluczem. Dzięki bardzo, wszystkiego dobrego. Dzięki. Do następnego. Cześć, pozdrawiam Państwa.